Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj chciałem skończyć Karharodony. E, tak więc dzisiaj ostatni odcinek o karcharodonach. Mam nadzieję, że dam radę. E, lećmy z tematem. E, w czasie wojny Obadab zakon karcharodonów został zapamiętany głównie dzięki swoim unikatowym cechom, które odróżniały ich od innych sił Astartes, walczących w tym konflikcie. Zgodnie z zeznaniami świadków, ekwipunek i wojowników był żywcem wyjęty z poprzednich epok Imperium. Większość broni ręcznej, pojazdów, uzbrojenia dodatkowego i innej technologii Wykorzystywany przez zakon to przekrój z ostatnich dziesięciu tysięcy lat rozwoju imperialnej technologii i kilka z wyłączonych z powszechnej produkcji wzorów uzbrojenia. Co więcej, nawet pancerze ich terminatorów nie są jednolite. Zauważano, że znaczna część z nich przeszła nowatorskie modyfikacje mające przedłużyć ich żywotność za wszelką cenę. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu innych zakonów, Karharodony również korzystają z usług bibliotekarzy. Choć każdy zakon rekrutuje i trenuje swoich wybranych psioników zgodnie z własną tradycją lub zgodnie z zasadami kodeksu Astartes, bibliotekarze Karcharodonów różnią się od swoich kolegów po fachu z innych zakonów jedynie w niewielkim stopniu. Co więcej, Karcharodony preferują korzystanie w ich wypadku z zaleceń kodeksu. Nie oznacza to jednak, że bibliotekarze Karcharodonów nie wykształcili unikatowych dla swojego zakonu umiejętności psionicznych. Obejmują one. Prosto z głębin Bibliotekarz zasnuwa umysły swoich wrogów gęstymi chmurami z duszącej psionicznej ciemności, wzmagając w nich strach i zaskoczenie, które są w stanie nawet ich sparaliżować. Ich umysły zostają wypełnione obrazami morskich, zimnych głębin i wijących się, pelagicznych kształtów, zmuszając ich do chwilowego opuszczenia gardy. Rozdzierająca paszcza. Bibliotekarz wzywa na pomoc awatar, wielkiego, oceanicznego drapieżnika, którego paszcza, Wyrasta z pod ziemi, bezpośrednio pod stopami wroga. Sama ziemia i ukryte pod nią skały przyjmują kształt paszczy o wielkich, ostrych zębach, która zakleszcza się na ciałach wrogów zakonu, pożerając ich w deszczu juchy. Jak wygląda doktryna, karharodonów? Nie myślcie sobie, że macie przewagę, ani że jesteśmy łatwym celem podatnym na zranienia. Jesteśmy tu z wyboru i choć możliwe, że kilku z nas uda wam się dopaść, nasi bracia uderzą na was w najmniej spodziewanym momencie. Powiedział dowódca uderzeniowy, Teir ha Rajhan z bladych nomadów. W czasie wojny o Badab, Karharodony pełniły rolę siły szybkiego, sił szybkiego reagowania, nie podejmując żadnych przedłużających się misji, preferując osiąganie celów dzięki szybkości lub infiltracji, dzięki czemu niemal zawsze utrzymywa utrzymywali przewagę zaskoczenia. Nielicznym świadkom ich szturmów wybaczono uznanie Karharodonów za, bezmy za bezmyślnych barbarzyńców. Pozbawionych zmysłu taktycznego i umiejętności planowania, jako że po bliższym przyjrzeniu się ich siłom łatwo zauważyć, że polegają na wielu prostych, ale niezawodnych strategiach walki. Choć karcharodony wydają się być zdolnymi pilotami maszyn, ich główna doktryna polega na sporych kontyngentach mobilnej, ciężkiej piechoty złożonej z kosmicznych marines. W ten sposób karcharodony wykorzystują pełen potencjał swojej morderczej siły. Choć nie wiadomo za wiele na ich temat zauważono, że ci szczególni kosmiczni Marines zdecydowanie bardziej wolą inicjować atak niż się przed nim bronić. Wszelkie taktyczne operacje zakonu zaczynają się od zwiadowców Marines, wysyłanych do akcji przez kompanie bitewne oraz od innych jednostek rekonesansowych, takich jak Lanspidery czy oddziały motorów szturmowych, przy których pomocy o wiele łatwiej jest zidentyfikować mocne i słabe strony umocnień przeciwnika oraz ocenić ich strategiczną wartość. Po poprawnie przeprowadzonym zwiadzie główne siły Karharodonów przypuszczają przytłaczający atak na słabe punkty w obronie przeciwnika, często bombardując jego pozycje na chwilę przed rozpoczęciem się szturmu. W tych błyskawicznych szturmach wykorzystują kapsuły desantowe thunderhawki i teleportacje, polegając głównie na siłach taktycznych i szturmowych Marines i posiłkując się Terminatorami. W zależności od powodzenia szturmu, karcharodony kontynuują natarcie na jeden z dwóch możliwych sposobów. Jeśli wrogie pozycje były bronione lepiej niż zakładano, Marines dokonują równie błyskawicznego odwrotu, znikając z pola widzenia wroga w mgnieniu oka. Po wycofaniu się analizują ostatnie starcie, oceniając szanse własnych sił przy następnej próbie szturmu i atakują te punkty obrony, które przy ostatnim ataku wydawały się być najsłabsze. Ostatecznie jeden z ich ataków koniec końców się powiedzie. Po przełamaniu obrony przeciwnika w jednym miejscu, karharodony szybko zwołują tam wszystkie swoje aktywne siły, przytłaczając przeciwnika i dokonując w jego obozie jak największych strat. Do tego momentu starcia furia karharodonów jest już niepowstrzymana i niemal nikt nie może stanąć im na drodze. Karharodony preferują walkę w zwarciu lub na krótkim dystansie, zalewając pozycję wroga skoncentrowanym ogniem i szturmując je w walce w zwarciu. Dziwnym, Charakterystycznym w przypadku Karharodonów zwyczajem jest walka w kompletnej ciszy. Wszelkie polecenia płynące z ust oficerów zakonu są transmitowane przez zakodowane i zamknięte kanały woksu, a samych braci bitewnych przestrzega się przed wypowiedzeniem choćby słowa w obecności zarówno wrogów, jak i sojuszników. Widok rzezi dokonanej przez Karharodony w całkowitej ciszy jest w stanie zmrozić krew w żyłach najbardziej doświadczonych weteranów w galaktyce. W trakcie operacji abordażowych w przestrzeni kosmicznej karharodony wykorzystują starożytną, prostą i unikatową broń znaną jako szpony Ursusa. Sporych rozmiarów kolczaste lance, przypominające rozmiarami mniejsze okręty eskortowe. Przypominają ogromne harpuny i działają podobnie do nich. Przebijają kadłub wrogiego okrętu i skazują go na łaskę karharodonów, jednocześnie rażąc wszystkie układy elektryczne na statku wroga silnym polem magnetycznym. Co więcej, Karharodony mogą w każdym momencie zacząć ciągnąć wrogi okręt w kierunku swojego. Kiedy wrogi statek zrówna się z burtą, z okrętem Karharodonów, jest już tak właściwie skazany na zagładę. Do jego wnętrza przedostają się Astartes, rozpoczynając rzeź. Pionierami tej strategii walki byli rzeźnicy z Legionu Pożeraczy Światów stosujący ją jeszcze w czasach Wielkiej Krucjaty. W co wierzą Karharodony? Samotne kontemplacje oferują najlepsze szanse na objawienie, powiedział władca cieni Arkas w tekście Fundacji za zasłoną gwiazd, rozdział trzeci, werset jedenasty. Pomimo długiej izolacji od Imperium, zakon i jego bracia bitewni wydają się być niezwykle lojalni. W czasie większości spotkań z Karharodonami można było zauważyć ich oddanie wobec imperialnego kreda i szacunek wobec świętych dla Imperium miejsc. Wielu z nich nosi również symbole wiary na pancerzu i broni, jak choćby zwoje modlitewne. Karharodony nazywają imperatora imieniem Rangu, ojcem próżni i władcą zapomnianego. Zgodnie z ich tradycją, jest on wiecznie czujny na wszelkie zagrożenia, stanowi latarnię w gęstym mroku galaktyki i jest żywą zgubą uderzającą z cienia. W wierzeniach Karharodonów imperator przypomina ich samych. Zgodnie z ich tradycją, zakon zostawił ludzkość na rzecz zewnętrznego mroku w czasach, kiedy imperator wciąż chodził między ludźmi. Co więcej, wierzą, że ich przeznaczeniem jest powrót do imperium w dniu powrotu samego imperatora. Nie stanie się to jednak przed powrotem zapomnianego, który jako jedyny ma moc odwołania edyktów wygnania i zakończenia wiecznej krucjaty Karcharodonów. Zakon Karcharodonów stworzył pełne wiary i czci wobec imperatora bractwo, nawet jak na standardy Astartes. Ich credo jest o wiele starsze niż przesądy i fałszywa wiara, którymi kieruje się dzisiejszy imperialny kult. Nie pokładają oni wiary w puste modlitwy i hojne ofiary na rzecz Ekleksjarchii, Ich wspomnienia imperatora ludzkości dotyczą żywego, oddychającego Tytana, a Terra jest dla nich czymś o wiele więcej niż jedynie odległą zatoką galaktycznej administracji. Ich więzy ze światem tronowym Imperium są starożytne i pierwotne. Utrzymały ich lojalność i determinację przez 10 tysięcy lat, pomimo samotności, w zewnętrznym mroku. Kiedy zostali wygnani, nikt nie podejrzewał, że przetrwają tak długo, a już na pewno nikt nie myślał, że przetrwają jako zjednoczony zakon. A jednak dzięki silnej wierze w niego i starą ziemię przetrwali i stali się jeszcze silniejsi. Wielu braci bitewnych Zakonu nosi przy sobie abstrakcyjne talizmany i amulety ze zwierzęcych kości lub przynajmniej dekoruje swoje pancerze abstrakcyjnymi symbolami składającymi się z linii i łuków. Ich talizmany i symbole najczęściej przypominają uzębione paszcze, trupie główki, oceaniczne drapieżniki i tym podobne. Ich prymitywna sztuka powstała najprawdopodobniej w ramach rozwoju kultury Zakonu w totalnej izolacji od reszty Imperium na przestrzeni tysięcy lat. Karcharodony czują ogromny szacunek wobec swojego ekwipunku i uzbrojenia. Co więcej, niżsi rangą bracia próżni i zakonni serfowie mają kategoryczny zakaz dotykania broni należącej do starszych rangą braci. Bracia bitewni nazywają te i inne zakazy w zakonie tapu. Wszystko to stoi jednak w, w kontraście do barbarzyństwa okazywanego przez nich swoim wrogom. Słowo bezlitosny opisuje ich sposób walki w najlepszy sposób, jednak nawet ono nie opisuje pełni grozy dokonywanych przez nich rzezi. Karharodony walczą z dziką nieustępliwością, którą mogliby zawstydzić nawet weteranów krwawego pazura kosmicznych wilków, nie prosząc i nie udzielając swoim wrogom łaski, nie licząc szybkiej i pewnej śmierci. Karharodony wydają się postrzegać jedynie biel i czerń wszechświata, widzą jedynie przeciwników i sojuszników. Wszyscy ci, którzy stają przeciwko Imperium, nieważne z jakiego powodu, mogą od nich oczekiwać jedynie brutalnej śmierci. Jak wygląda siedziba główna Karharodonów? Jesteśmy obrońcami ludzkości oraz jej sędziami. Kiedy cień uderza, odpowiadamy, przybywamy z zewnętrznego mroku i powracamy w głębiny. Wzywa nas Czarne Morze, ukryte za gwiazdami. Kahurangi, blady nomad, dowódca bibliotekarzy Karharodonów, tak powiedział. Fragmentaryczne zapiski na temat karharodonów sugerują, że zakon nie ma siedziby głównej na żadnej z planet Imperium. W przypadku kosmicznych Marines nie jest to jednak rzadko spotykane. Znany zakon czarnych templariuszy również nie ma fortecy klasztornej na żadnej z planet Imperium, a zamiast tego prowadzi swoją wieczną imperialną krucjatę z pokładów okrętów swojej floty. Karharodony nie wydają się jednak prowadzić swoich sił na wzór zakonów krzyżowych, a zamiast tego prowadzą je na o wiele rzadziej spotykany wzór drapieżnych nomadów. Wzór drapieżnych nomadów wyewoluował głównie dzięki kilku zakonom kosmicznych marynsi i wolnym handlarzom działającym poza granicami imperium na wyjątkowo długich misjach. Rdzeniem tej metody prowadzenia swoich sił jest ich całkowita niezależność w kwestii wsparcia i logistyki. Floty drapieżnych nomadów mogą składać się w równej, e, z równej liczby okrętów wsparcia i okrętów wojennych lub składać się wyłącznie z okrętów przygotowanych zarówno do walki, jak i do pełnienia roli naprawczych, konserwacyjnych i logistycznych. To właśnie to drugie rozwiązanie o wiele bardziej pasuje do Karharodonów, biorąc pod uwagę skłonność sił zakonu do prowadzenia walki. Wydaje się być prawdopodobnym, by Karharodony utrzymywały jakiekolwiek okręty niezdolne do prowadzenia. Być mało prawdopodobnym, by utrzymywały jakiekolwiek okręty niezdolne do prowadzenia walki. Czyli jak coś się nie nadaje, to, nie wiem, wyrzucają za okno. Floty drapieżnych nomadów podróżują bez przerwy, zatrzymując się jedynie w celu zidentyfikowania mijanych jednostek. Dowódcy takich flot są zmuszeni do obierania celów do ataku bardzo ostrożnie, bo im jedna, źle oceniona sytuacja może przypieczętować los całej ich formacji. Po obraniu celu okręty floty są w stanie uderzyć szybko i z pełną mocą, niszcząc potencjalne zagrożenia i odwracając uwagę w szczególnie potężnych, Odwracając uwagę szczególnie potężnych jednostek przeciwnika, które zostaną przytłoczone liczniejszymi siłami w późniejszej fazie ataku. Po zakończonym szturmie siły floty koncentrują się na zagrabieniu wszelkich zapasów wroga, po czym wznawiają swój wieczny rejs. Choć nie ma całkowitej pewności, że to właśnie w taki sposób działa zakon Karharodonów, strategia ta pasuje do nich całkowicie. Jeśli w istocie tak właśnie jest, to najprawdopodobniej karharodony uzupełniają swoje siły w ten sam sposób, co inne zakony drapieżnych nomadów, selekcjonują ocalałych po ich szturmie przeciwników, zabierając ze sobą młodych, czystych od spaczenia chaosu i silnych chłopców. Praktyka ta jest w zakonie nazywana Czerwoną Dziesięciną. By zostać bratem bitewnym zakonu, nowicjusze muszą przejść intensywny program hipnowarunkujący, i inne surowe procedury, próby i badania mające na celu odarcie ich ze wszelkich śladów ich poprzedniej osobowości i stworzeniu dla nich nowej osobowości Karharodona. Jeśli uda im się przejść przez wstępne próby, zabiegi chirurgiczne i indoktrynacje, nowicjusze zyskują rangę zwiadowcy marine. Ich siły albo trenują w dziesiątej kompanii pod okiem swojego kapitana, albo są przypisywane do kompanii bitewnych, gdzie otrzymują bardzo odpowiedzialne zadania i gromadzą pierwsze doświadczenie. Choć na tym etapie wciąż pamiętają grozę, z którą musieli mierzyć się w czasie testów, to od poprawnego wykonania przez nich ich obowiązków zależy pomyślność podejmowanych przez zakon szturmów. Po kilkunastu solarnych latach walki w kompaniach bitewnych, zwiadowcy zaczynają gromadzić pierwsze symbole wygnania, obejmujące tatuaże, wyjątkowo długich zębów, ciągnących się na długości całych ramion, rąk i łysych głów. W ceremonii wyświęcenia na pełnoprawnego członka zakonu. Odbiera im się ich numeryczne identyfikatory i nadaje prawdziwe imiona Próżni. Szare płyty ich pancerzy są zamieniane na upragnione pancerze wspomagane braci Próżni. Nikt tak naprawdę nie wie, za pomocą jakiego genoziarna powstał zakon Karharodonów, niezwykle rzadko w historii Imperium nadarzała się okazja przestudiowania narządów jednego z ich braci bitewnych, a same Karharodony nie są w tej kwestii zbyt pomocne. W posiadaniu jedynych poszlak na ten temat weszły szwadrony śmierci, których siłom zdarzyło się pozyskać genoziarno od poległego Karharodona. Zgodnie z relacją biorących w tej akcji udział Marins, ciało z pewnością należało do Karharodona, jednak pełnej pewności nie ma w tej kwestii nikt. Konsyliarz, który dokonał późniejszej sekcji, zauważył, że genoziarno wydawało się być czyste, a jedyne co mu dolegało to długotrwała degradacja. Co ciekawe, samo genoziarno nosiło na sobie kilka śladów genetycznych, które można było powiązać tylko z jednym legionem – Kruczej Gwardii. Teoria o tym, jakoby prymarcha karcharodonów być, Prymarchą karcharodonów miał być Korvus Korax, wiele w ich przypadku tłumaczy. W wyglądzie wszystkich karcharodonów są pewne cechy wspólne. Wszyscy bracia bitewni zakonu mają bladoszarą skórę, przypominającą tę u niedawno zmarłych ludzi. Najstarsi i najbardziej czczeni wojownicy zakonu mają ponadto całkowicie czarne, pozbawione tęczówki i białka oczy. Poza tym nie mają jednak żadnych szczególnych widocznych na pierwszy rzut oka cech. Sugeruje to, że karcharodony nie wybrzydzają, że rekrutacja ich kolor skóry i oczu jest wynikiem niewielkiej mutacji ich genoziarna. Co więcej, cechy te są do pewnego stopnia cechami wspólnymi, między nimi a kruczą gwardią. Nawet jednak, jeśli ich zakon przyjąłby tę teorię, zapewnik, Należy pamiętać, iż tysiące lat genetycznego dryfowania w izolacji od składów stabilnego genoziarna w Imperium zawsze zaowocowałoby mniej lub bardziej drastycznymi mutacjami. W czasie swojej długiej podróży większość braci próżni i zakonu śpi w indywidualnych kriozbiornikach, w ten sposób bracia bitewni zakonu spędzają większość czasu w próżni. Egzystowanie w pozbawionej światła i życia przestrzeni kosmicznej nie jest łatwe, nawet dla nadnaturalnie silnej psychiki Astartes. Karharodony przemierzają gęsty mrok wszechświata od ponad 10 tysięcy lat w całkowitej izolacji od reszty imperium. Standardowe drogi do uzupełniania zapasów i regeneracji, wykorzystywane przez inne zakony, są dla karharodonów rzadko dostępne. Hibernacja jest zatem również efektywnym sposobem na odpoczynek braci bitewnych między starciami, a także pomaga przy oszczędzaniu zapasów. Z kriozbiorników najczęściej korzystają najmłodsi bracia i nowicjusze, często przeciążając swoje młode i niewyćwiczone membrany Susan i zapadając na chorobę głębokiej próżni, przez którą wiele pierwszych miesięcy swojej służby spędzają w wielkim dyskomforcie. Z drugiej strony, im starszy jest brat, tym trudniej jest mu efektywnie wypocząć, nawet przy okazji najdłuższych rejsów. Mówi się nawet, że najstarszy aktywny karcharodon nie spał od stuleci. No i w tym momencie chciałem powiedzieć, że oszukałem nie tylko Was, ale i samego siebie. Okazało się, że jest jeszcze trzecia część tekstu, którą Dawid mi jakiś czas temu podesłał, tylko nie wrzuciłem jej do katalogu z tekstami. Tak więc będzie jeszcze kilka części, właściwie może jedna, może dwie, zobaczymy. Karharodonów, tak więc, no, kiedyś tam się pojawi. No to tyle na razie Karharodonów, trzymajcie się, do następnego razu, cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.